Jesteśmy gdzieś w liceum imienia Konarskiego w Radomiu. Odbywają się dni otwarte. Kilka słów o tym zainteresowaniu, jakie dzisiaj mamy. No, zainteresowanie jest zdecydowanie większe niż rok temu. Mieliśmy z 80-90 osób wczoraj, dzisiaj już około 30, a jest dopiero początek dnia, więc liczymy, że też sporo osób przyjdzie i przyjedzie, bo co tu dużo mówić, no dzięki temu, że jesteśmy blisko dworca, mamy bardzo dużo młodzieży też z okolic Radomia. Jakie profile klas proponujecie w przyszłym roku szkolnym? W przyszłym roku już otwieramy 5 klas i ja sobie ściągawkę wezmę. Rozszerzenia Polski, Historia, WOS, Polski, Historia, Angielski, Biologia, Chemia, Angielski, Geografia, Angielski, WOS oraz nowość Geografia, Informatyka i Język Angielski. Także stawiamy na te języki, stawiamy na przedmioty humanistyczne. To jest w ogóle szkoła z takim humanistycznym zacięciem. No właśnie, 5 klas z fajnymi profilami, ale szczególnością tej szkoły jest to, że to jest jedyne na Mazowszu liceum w pełni integracyjne. Tak, ja szukałem podobnej szkoły, żeby nawiązać jakieś partnerskie stosunki. Okazuje się, że chyba tylko my w ten sposób pracujemy, że tylko są klasy integracyjne i ja widzę z perspektywy kilku lat, że to się po prostu sprawdza, że to się opłaca, że jest, i to mówią wszyscy, którzy tu przychodzą, jakaś taka fajna atmosfera, odmienna niż w innych szkołach i to zaczyna przyciągać. Rozumiem, klasy integracyjne, czyli zmniejszona liczba uczniów w klasie, tak? Tak, to jest kolejny plus tej szkoły, bo bez przerwy słyszymy o tym, że klasy są przepełnione, że należy dążyć do takiego zmniejszenia tej liczebności uczniów, bo nauczyciel po prostu nie jest w stanie ani poznać ucznia, ani się nim dobrze zająć. No, u nas według przepisów możemy mieć w klasie integracyjnej maksimum 20 uczniów. I to już zmienia jakby jakość tego kontaktu z nauczycielem i też jakość nauki, bo jeśli te dzieci idą potem na zajęcia językowe i tam jest 10 osób w grupie, no to jest mniej porównywalne z jakimiś takimi prywatnymi szkołami, za które trzeba płacić, a u nas jest to jednak liceum państwowe. Dziękuję bardzo.